nie wiem, jak odrosną im rzęsy, to obcinają sobie nożyczkami, żeby były równe. No i na przykład mówię, że no tu sobie przycięłam powiekę, bo rzęsy obcinała. No, ja tam oczywiście przyznałam się, że zdjęcia są obrabiane, ale przede wszystkim skóra na tych zdjęciach. A jednak na rzęsy klient przychodzi co 3 tygodnie. I co 3 tygodnie masz tą pewną, tak jakby, no pewną, pewną niepewną, ale pewną wypłatę. Tak jak... Partnerami odcinka są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Golden Eye Optic. Oprawa oka na miarę twoich oczekiwań. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Powiedz coś o sobie. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Najgorsze pytanie. Zawsze jak w jakichś szkołach albo na jakichś kursach, na jakichś zajęciach grupowych było pytanie. Każdy miał powiedzieć coś o sobie, to wychodziłam do toalety. To był dramat. Absolutnie nie znosiłem tego. Najgorsze było, jak musiałeś stać przed całą klasą. Jestem Wojtek. Mam tyle i tyle lat, a lubię czytać książki. I wszyscy nagle patrzyli, nudziarz! No, na przykład. Ale powiedz wszystkim, czym się zajmujesz? Skąd mogą cię kojarzyć? Albo jak możesz im pomóc? Tak, jestem Dominika. Nie będę mówić, ile mam lat. No i zajmuję się rzęsami, stylizacją rzęs. Prowadzę swój salon. Wiele, wiele lat pracowałam w salonie rodzinnym, tak jakby. No ale jednak drogi nasze się rozeszły, no i otworzyłam swój salon. I sobie tutaj pracuję, robię rzęsy i szkole z zakresu stylizacji rzęs i brwi. Jak długo jesteś w branży? No właśnie dosyć długo już, bo czekaj, pierwsze szkolenie swoje rzęsowe miałam chyba w 2010 roku, tak mi się wydaje, więc, a już wtedy chodziłam do szkoły kosmetycznej, więc myślę, że tak z 13 lat już. No to troszkę jest na tym rynku. No, mega, mega długo. Ale powiedziałeś, że pracowałeś w rodzinnym salonie. Mhm. Twoi rodzice również mają coś wspólnego z kosmetyką? Nie, nic. Pracowałam u cioci swojej. U cioci swojej. I ona miała salon kosmetyczny, tak? Mhm. To co cię skłoniło od tego, żeby od cioci odejść i pójść na swoje? No bo tam wygodna posadka, jakby nie było, klienci często przychodzili. Tak, tylko że... Jak się ma taki charakter jak ja i się chce zawsze, żeby wszystko było jak najlepiej się da, po prostu top of the top, no to pewne rzeczy, na które nie ma się wpływu, zaczynają przeszkadzać i tak męczyć, a nie możesz zbyt wiele zdziałać w pewnych tematach, więc jedyna opcja to było po prostu odejść. Typowy biznes rodzinny. No. Sam niestety też tego doświadczyłem, współpracując z moimi rodzicami, więc doskonale cię rozumiem. Czyli nie uznajesz półśrodków, można powiedzieć. No. Powiedz mi, przynajmniej ja mam taką teorię, że rzęsy, jak i każda inna branża, czasem skakuje na pewnego rodzaju fale. I wszystkie osoby, które odpowiednio wcześniej na nią skoczą, rosną razem z tą branżą, pomimo tego, że nawet nie są najlepsze. Czy uważasz, że u ciebie jakby bardzo dużo czas grał rolę i odpowiednie miejsce, w którym się znalazłaś, jakby w wykonywaniu rzęs? Czy bardziej zawdzięczasz to temu, że robisz coś inaczej niż inny, niż reszta rynku? Mhm. Wydaje mi się, że i tak, i nie, bo zaczęłam wcześniej bardzo, nie było wtedy rzęs praktycznie w ogóle. Dziewczyny, które teraz robią rzęsy, które teraz startują, w ogóle nie wiedzą, z czym my musiałyśmy się męczyć kiedyś, bo te produkty były tragiczne. No i to na pewno jest na mój plus, no bo dzięki temu mam super doświadczenie i potrafię naprawdę wiele rzeczy naprawić, z wieloma rzeczami miałam już styczność i tak dalej, ale pracując tak jakby w tamtym salonie nie byłam aż tak odważna, powiedziałabym, i nie miałam możliwości aż tak się... Nie wiem, jak to powiedzieć. No może nie rozwijać, bo rozwijać miałam możliwość, ale no robić po prostu co chcę. I tak naprawdę w zasadzie dopiero po odejściu stamtąd ja tak wystartowałam do przodu, że już miałam, nie musiałam się tak jakby o nikogo martwić, o nikim myśleć, tylko mogłam sobie robić co chciałam i zastanawiać się, co ktoś pomyśli, czy ktoś jakoś czegoś źle nie oceni, że będą się ze mnie śmiali. Więc myślę, że każdy, kto teraz zaczyna, też jest w stanie osiągnąć wszystko. Jeśli oczywiście będzie chciał. To jest oczywiście kluczowe.
Ale to, co powiedziałaś, mnie dość mocno zainteresowało, mianowicie to, że poczułaś jakby wolność i takiego kopa do działania, jak przyszłeś na swoje. No, dokładnie. Czyli ty jesteś tym drugim typem człowieka, bo też jest taki typ człowieka, co nagle jakby wychodzi na swoje, czuje się przytłoczony wszystkim, że jest milion pożarów do ugaszenia i on nie wie, co ma ręce włożyć, przez to nie idzie kompletnie do przodu i wraca u siebie. Więc dla ciebie inaczej, czy dla ciebie jakby presja czy pewnego rodzaju odpowiedzialność jest takim motywatorem dość mocnym, czy w ogóle nie rozpatrujesz tego w tych kategoriach? Jest motywatorem. To znaczy ja ogólnie byłam też odpowiedzialna za dużo rzeczy tam w poprzednim salonie i też wiele robiłam, ale to wiadomo, jak się zna swoje, to jest masakrycznie dużo, ale jednak zatrzymywały mnie... Jejku, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, ale... wiedziałam, nie mogę powiedzieć tego. Wiedziałam, że nie możemy być zbyt popularnym miejscem ze względu na pewne umiejętności innych osób. Wiesz, o co chodzi? Czyli mniej więcej tak, że, żeby ładnie dobrać słowa, umiejętności były dość, że tak powiem, rozstrzelone po skali umiejętności. Dokładnie. Niektórzy wyrastali ponad całą przeciętną, a inni byli dość mocno przeciętni, dokładnie, gdzie później się znajduje jakby zdjęcia na grupach, że coś tam poszło nie tak. Dokładnie tak, no i obawiałam się takich sytuacji, że rzeczywiście coraz więcej tych klientek by się pojawiało, nowych, które byłyby niezadowolone z pewnych rzeczy, a na przykład patrząc na media społecznościowe, czy na Instagram, czy na Facebooka, czy na cokolwiek innego, co ja wtedy też prowadziłam, no to spodziewały się czegoś innego. Mhm. Czekaj, bo się zakręciłam oczywiście z tym pytaniem, o co pytałeś? Więc pytałem o to, że jakby rozstrzał. A czy dało mi kopa do działania? No to tak. Jak teraz jestem sama i w ogóle muszę na wszystko zarobić, na każde moje widzimisię, no to w ogóle mam motywację do pracy. I chcę to robić, bo wiem, że jak ja nie będę robić, no to kto mi da? A potrzeby są ogromne. Moje. No to od razu zahaczyliśmy o dwie rzeczy, o które zaraz zapytam, ale pierwsze co, powiedziałeś, że jakiś czas temu już prowadziłaś Instagrama i Facebooka. Mhm. Od tego się zaczął twój marketing. Jak wyglądał na początku ogólnie twój marketing? Wrzucałaś jakby stricte pracę po prostu i na tej zasadzie osoby do ciebie przychodziły? Czy bardziej jakby robiłaś coś innego niż reszta? No to... A ile masz lat? Czekaj, bo muszę teraz przemyśleć. W tym roku będzie 27 grudnia. No to... To jak ja zaczynałam, to nie wiem, jak u ciebie to wyglądało, to Facebook dopiero jakby w ogóle powstał. Tak jakby, no może nie powstał, bo nie wiem, w którym roku powstał, ale dopiero tam tak jakby firmy zaczynały kuleć, powiedziałabym. I tak to było wszystko niedorobione, mówiąc brzydko. Te posty były takie, wiesz, kiepskie, ale nie było TikToka, nie było Instagrama wtedy w ogóle. Nie było chyba nawet naszej klasy. Więc wrzucałyśmy takie prace, no takie jak właśnie wczoraj akurat siedziałam i usuwałam z Facebooka jakieś tam prace z 2013 roku. Właśnie na twoim Instagramie znalazłem ostatnią pracę z 2019, tam chyba z kwietnia czy coś. Czyli tam też robiłeś czystki. Czy tam robisz regularnie? Instagram był później założony, więc możliwe, że nie miałam wtedy jeszcze Instagrama firmowego, ale na Facebooku wczoraj to pierwsze zdjęcie, jakie było wrzucone, nie wiem, czy to jest pierwsze, czy nie usunęłam czegoś wcześniej, czy to było pierwsze, bo już je skasowałam, było z 13 roku, więc 10 lat temu. No, także nie było innej opcji prowadzenia wtedy tych mediów społecznościowych, tylko się wrzucało zdjęcia na Facebooka i wtedy był też taki trend, że robiło się wydarzenia, że zakładało się wydarzenie, no jak na fejsie, no nie? Robi się wydarzenia. Znaczy powiedziałbym, że pamiętam, ale nie pamiętam kompletnie. No, ale na przykład jak jest jakaś impreza, nie? Czy jakiś wspólny wyjazd, czy coś, to zazwyczaj było tak, nie wiem, czy tak robicie ze swoimi znajomymi. Że jest jakieś wydarzenie. Nie, bardziej to jest na spontanie i my nie planujemy przeważnie jakichś różnych wypadów, tylko siedzimy w czwartek wieczorem, choć może w piątek gdzieś pojedziemy. I jeśli ktoś się znajdzie, to już o takie, wiesz, takie planowane, odległe bardzo, jakieś tam typu, nie wiem, osiemnastka.
Kiedy to było? No ale w każdym razie, no i wtedy właśnie pamiętam, że było takie coś, bo ja tak weszłam na tego Facebooka, mówię, Boże, co to za wydarzenie? Jakiś tam dzień paznokci, dzień czegoś tam, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. I wtedy tak się właśnie robiło, że zakładało się wydarzenie, na przykład promocja na jakiś tam zabieg, no i aby wziąć udział w promocji, weź udział w tym wydarzeniu. No i ludzie brali, tam klientki brały udział, kilka wezmę udział, no i one miały dzięki temu tą promocyjną cenę. I to było takie w ogóle kiedyś, że wow, no nie, że ktoś takie coś zrobił, ale nie było żadnych filmików, albo ja nie pamiętam, po prostu nie robiło się za bardzo filmików. Instagrama na 100% nie było, na 100-100, przynajmniej tutaj jakby w Mysłowicach, może gdzieś już istniał. No i tyle. Później jak te zdjęcia tak jakby oglądałam, jak ewoluowały. To były takie fotki kolaże wrzucane z takimi grubymi ramkami, wiesz, takimi białymi. No a później już te zdjęcia tak w miarę powiedzmy, że wyglądały jako tako. No. No a teraz to w sumie wyrzucam filmiki i zdjęcia. No i próbowałam na TikToku coś robić, ale nie mam czasu już na to, naprawdę. To już po prostu musiałabym robić coś w stylu... To, co dodaję na Instagrama, żeby od razu się dodawało na TikToka i na Facebooka, ale to jest jakby znowu inne, tam powinny być inne trochę rzeczy i no i bez sensu, bo one się tam nie sprzedadzą. Chociaż mam na jednym filmiku na TikToku mam 22 tysiące wyświetleń i to mi się tak wydaje, wow, bo na innych mam 100. No, ale nie wrzucam tam nic od dłuższego czasu już. Nie, a propos TikToka, ci powiem jedną ciekawostkę. TikTok jest ogólnie, jest tam mega dużo grono odbiorców, tylko w porównaniu do Instagrama jest sporo mniej warty na przykład, bo jeden followers na TikToku jest warty według ostatnich danych 2 centy bodajże, a jeden followers na Instagramie jest 22 centy. Krótka przerwa. Jeśli dalej tu jesteś, znaczy, że podoba ci się ta rozmowa. Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i zaobserwuj mnie na Instagramie. To tyle. Wracamy do rozmowy. Mówiłaś o marketingu. Co sądzisz na temat zasady PI? Zasada PI polega na tym, że żeby odnieść sukces, musisz być albo pierwszy, albo inny, albo jedyna. Czy któraś z tych jakby cech ma u ciebie zastosowanie? Czy uważasz, że nie ma to wiele wspólnego jakby? No tak, ma, no bo jestem pierwsza. Myślę, że naprawdę jestem jedną z pierwszych osób, które zaczynały w stylizacji rzęs i wydaje mi się, że jakbym wtedy jakby uwierzyła trochę bardziej w siebie, to jak porównuję się gdzieś tam z tymi takimi top stylistkami, które są bardziej znane już w całej Polsce, to mniej więcej w tym samym czasie startowałyśmy. One praktycznie wszystkie zaczynały w tym samym czasie co ja, no tylko, że miały jakby tego kopa takiego silniejszego, no i teraz są... Myślę, że mega znane, chociaż ja nie wiem, może też jestem, a nie wiem, ale wydaje mi się, że u nas są bardziej, ale no tak, to jest na pewno mój duży plus, że bardzo, bardzo wcześnie wystartowałam, no i to właśnie dzięki tej cioci, u której pracowałam, no bo w sumie tak za ich namową poszłam do szkoły kosmetycznej, bo nie wiedziałam w zasadzie, co po tym liceum robić, bo byłam liceum ogólnokształcącym. No i zdałam maturę i w sumie tak, no i co dalej, no nie z tą maturą, więc też dzięki nim oczywiście wystartowałam z tymi rzęskami. A czy jestem inna? No też chyba tak, chyba troszkę tak, bo jednak wydaje mi się, że ładny mamy ten profil na Instagramie. Staramy się w ogóle w salonie robić wszystko jak najlepiej się da i rzeczywiście robić fajne fotki, jakieś takie nowoczesne stylizacje, nie wrzucać takich banalnych rzęs po prostu w jakimś tam skręcie. Nie wiem, czy ci coś to cokolwiek powie. Tylko żeby rzeczywiście to wszystko się jakoś tam wyróżniało wśród takiego codziennego tłumu. A co było trzecie? Jedyny. Było pierwsze, inny, jedyny. No to chyba nie, to jednak... No jest to sporo jakby osób wykonujących rzęsy, nie oszukujmy się. Ale tu chciałbym jakby się na chwilkę zatrzymać, bo powiedziałeś, że robicie jakby rzeczy inaczej, w sensie, że bardzo mocno zwracacie uwagę na to, jak wyglądają jakby te wasze prace, wasze zdjęcia. Tak. I tu jakiś czas temu odbyła się delikatna gównoburza na swoim Instagramie, bo chyba jako jedna z pierwszych osób w ogóle, z którymi ja się spotkałem, przyznałaś się do tego, że poprawia w swojej pracy Photoshopem albo pracę kursantek.
Na jakiej zasadzie to się odbywa? Ale ja chyba wiem, kto to wrzucił, więc tutaj pozdrawiam serdecznie. No. Chodziło o to w ogóle w całym tym, mam opowiedzieć? Tak, jak najbardziej, bo ja znam kontekst, ale reszta osób, które to będzie oglądać, nie zna kompletnie. Ja generalnie jak wrzucam, bo to Photoshop był mi zarzucany już dawno, dawno temu, właśnie szczególnie odnośnie prac kursantek, dlatego na początku jak robiłam ich zdjęcia, ich stylizacji, które wykonywały na szkoleniu, to robiłam tylko rzeczywiście fotki i wrzucałam tylko fotki. Ale właśnie nawet chyba na TikToku jest kilka komentarzy, że no, prace kursantek, że widać, że to Photoshop i tak dalej, więc zaczęłam kręcić filmiki, żeby nikt mi niczego nie mógł zarzucić. Więc teraz każdej stylizacji, której wykonujemy zdjęcia po aplikacji wykonanej przez kursantkę, robimy też wideo. Więc naprawdę już nikt nie może nic powiedzieć, no ale jednak się znalazła jakaś osoba. No i wrzuciła właśnie na taką dosyć znaną grupę na Facebooku. Zdjęcie oczywiście z nazwą mojego profilu, co w sumie zrobiło mi super reklamę. Zdjęcie właśnie pracy wykonanej przez kursantkę i zostało zarzucone mi tam, że są pokolorowane rzęsy, że są pokolorowane na czarno. No to oczywiście nie było zrobione, ale ja tam oczywiście przyznałam się, że zdjęcia są obrabiane, ale przede wszystkim skóra na tych zdjęciach, bo modelki na szkoleniach leżą bardzo długo, one leżą po około 5 godzin, więc wyglądają po prostu jak stąd wychodzą, jakby czołg przez nie przejechał, są całe czerwone, makijaż cały rozmazany, brwi zmyte, jeśli nie ma ktoś permanentnego, no wyglądają tragicznie, czerwone pod oczami, jeszcze załzawione czasami, więc jak najbardziej ta skóra zawsze jest przeze mnie wyretuszowana, jeśli jest taka potrzeba, bo jeśli nie, no to nie retuszuję, ale w filmiku nie umiem, szczerze mówiąc, jakbym umiała, to może bym obrobiła, może mnie nauczysz, ale nie umiem obrobić filmiku, no i zawsze mam właśnie filmik też, nawet jak wrzucam zdjęcie przerobione, to wrzucam też zawsze chwilę później wideo, na którym jest wszystko tak, jak zostało wykonane. No ale rzęs nie obrabiam, bo no, to jest oszustwo w sumie, nie? No. Ale skórę tak, nie wstydzę się tego i nawet też tam przyznałam na tej grupie, że nawet mam dziewczynę graficzkę, która mi pomaga. Znaczy nie znam jej osobiście, ale przez tam stronę internetową sobie z nią ustalam pewne detale. No i proszę ją, jak ktoś jest... Rzęsy są zrobione pięknie, naprawdę przepięknie. A nie obrażając nikogo oczywiście, ale różnego typu mamy skóry i czasami jest buzia cała w trądziku. No nie wygląda to estetycznie i to tak naprawdę odwraca uwagę od tej pracy. No bo pierwsze co się widzi to zawsze to, co jest najgorsze i najbrzydsze. Więc wtedy, jeśli już jest taka hardkorowa sytuacja, to wysyłam do niej fotki i ona mi robi z tym porządek i zawsze tylko się pyta, czy tak samo jak zawsze sama buzia, zawsze przetak, tak jak zawsze jest zawsze pięknie i tyle. No i w zasadzie to, jeszcze wracając do tej grupy, to większość osób wstawiła się za mną. Wszyscy praktycznie, którzy się tam odzywali, no to pisali, że oni też. Jakby wydaje mi się, że dałam niektórym osobom kopa do tego, że nie wstydziły się powiedzieć, że one też przerabiają zdjęcia, bo zresztą ja nie widzę w tym nic złego. Może tak trzy, tam chyba było chyba coś około 50 komentarzy. To myślę, że 3-4 osoby tylko napisały, że one uważają, że to oszustwo. Gdzie no niektóre jak weszłam profile, to tam w ogóle no nie jest blur taki na twarzy, taki chamski, tanie wygładzenie i twierdzą, że to nie jest przerobione zdjęcie. Bardzo jak najbardziej się z tym zgadzam, co powiedziałaś. Photoshop, który dotyka pracy, to jest nic innego jak oszustwo i tego, broń Boże, nie robimy. Ale tak jak powiedziałaś, nawet jeśli praca jest bardzo ładna, to ta rama i to, co jest wokół niego, też musi być na jak najwyższym poziomie estetycznym, bo inaczej jakby to wpływa bezpośrednio na pracę. No tak. A te dziewczyny, jakby, które są u ciebie na szkoleniu, to jest też ich materiał jakby do portfolio, dzięki którym oni mogą zdobyć klientów. Tak? Dokładnie tak. A jeśli ktoś jakby nie ocenia jakby stricte pracy, tylko zwraca uwagę na inne rzeczy, nie oszukujmy się, jesteśmy tacy, tak jak powiedziałeś, że zwracamy uwagę na szczegóły albo na rzeczy wyróżniające się, więc jeśli praca jest ładna, a tam gdzieś się możemy dopierniczyć, zwrócimy na to uwagę. Więc jak najbardziej się z tobą zgadzam. Czasami da się tak wykadrować też zdjęcie, że da się coś tam wyciąć, ale nie zawsze się da, no i trzeba to po prostu pomalować. Dokładnie. Pytanko.
Tylko szkolisz, czy sama również wykonuje zabiegi? Wykonuję też rzęsy. No, mam po prostu taką dużą bazę stałych klientek, które są ze mną rzeczywiście niektóre chyba z 10 lat. Już tam śluby brałyśmy, dzieci rodziły się z niektórymi i tak dalej. No i jakoś tak nie potrafię się z nimi rozstać, chociaż czasami praktycznie codziennie sobie mówię, że nie będę już siedziała tak długo w pracy i nie będę już przyjmowała nikogo po 17, odą do 21 tutaj siedzę i kleję te rzęsy, ale jakoś tak nie wiem. Wydaje mi się, że to też wynika ze strachu, że te panie, które do mnie chodzą regularnie co około 3-4 tygodnie, one są takimi pewniakami, że one, znaczy, może to źle zabrzmiało, ale są pewniejsze niż szkolenia. Że zawsze do mnie przyjdą i będę miała co miesiąc tą wypłatę taką pewną, a szkolenia jeszcze mam wrażenie, że traktuję tak z takim dystansem i ze strachem, że o Boże, a co jak nie będę miała kursantek? No ale w sumie mam zapisy już do czerwca zajęte, więc chyba będę miała zawsze te kursantki, ale jednak nie umiem zrezygnować z usług takich typowo. Czyli to jest bardziej pytanie, czy uważasz jakby, że cały czas jest moda na wykonywanie jakby rzęs, na to, żeby było non-stop jakby więcej osób wykonujących rzęs, czy uważasz, że ten rynek albo już jest, albo niedługo będzie przesycony i będzie stanowczo zbyt dużo osób? Nie będzie przesycony, bo ja to widzę po modelkach naszych na szkolenia. Zazwyczaj modelki przychodzą pierwszy raz na rzęsy, pierwszy raz w życiu i są to bardzo młode dziewczyny, gdzieś tam około 18, 19, 17 też się zdarza lat, a nawet i młodsze czasami. Oczywiście potrzebujemy zgody rodzica wtedy, jeśli byście chciały przyjść. I one pierwszy raz w życiu mają zakładane rzęsy, no i potem chcą kontynuować tak jakby ten zabieg, chodzić już sobie regularnie. U nas nie ma na przykład terminów już dla nikogo nowego, więc tak naprawdę zazwyczaj kończy się to w ten sposób, że jeśli moje kursantki są tutaj z okolic, to one już zostają u tych kursantek i cały czas przychodzą. Ja mam praktycznie, mam też takie stałe modelki, ale mam zawsze w każdym miesiącu kilka osób, które nigdy w życiu nie miało rzęs i zaczynają sobie na nie chodzić. Więc ja myślę, że nigdy nie będzie takiego przesytu, że no cały czas jednak ludzie się rodzą i starzeją i młodnieją, więc zawsze ktoś będzie chętny. Jak po 10 latach? Jeszcze, no, jeszcze też starsze osoby zaczynają przychodzić, które takie starsze kobietki, które na przykład nigdy w życiu nie miały paznokci, nigdy w życiu nie miały rzęs, no bo miały tylko gdzieś tam siedzieć w domu, sprzątać, gotować i tak dalej, i tak dalej. A teraz coraz więcej takich już dojrzalszych pań też przychodzi. Pierwszy raz w życiu na rzęsy i chodzą też regularnie. I to takie naprawdę 70 plus, bym powiedziała, więc... No. Czyli ta świadomość ogólnie jakby klienta dość jakby się zwiększa, że do coraz większej ilości osób jakby po prostu docierasz i jest coraz więcej klientów jakby na to siłą rzeczy, bo tak. Niektórzy się do tego zabiegu po prostu przekonują. Dokładnie. Skąd po 10 latach dalej motywacja, żeby robić to, co robisz? No właśnie nie wiem. Nie wiem, chyba po prostu lubię to robić i tyle. No, tak mi się wydaje. Też cały czas robię coś innego, no bo... cały czas to właśnie wszystko się zmienia, cały czas można się szkolić, doszkalać. No i wydaje mi się, że jeśli bym wykonywała cały czas tylko rzęsy, to nie chciałoby mi się, to bym się już chyba wykończyła. Ale przez to, że mam ciągle kursantki i ciągle ktoś nowy do mnie przychodzi i praktycznie co chwilę poznaję kogoś nowego, to też tak chyba daje kopa do pracy. Widzisz się gdzieś, nie wiem, załóżmy za 10 lat dalej to robiąc, czy widzisz... Co byś chciała albo załóżmy robić, jak skończyć jakby, że tak powiem, karierę szkoleniowca i osoby wykonującej rzęsy? Czy chcesz jakby to robić do swojej emerytury? Czy w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że powiesz, basta, już teraz załóżmy robię co innego? Raczej nie widzę tego. Może jakoś tam szkolenia dałoby się kontynuować dłużej, ale wykonywanie rzęs to nie ma opcji. No gdzie tam 50-letnia pani będzie rzęsy przychodzić? Nie, może wytnijmy to, bo nie wiem ile mają lat. Pójdzie. Ale nie, wydaje mi się, że nie dam rady aż tak długo pracować, że
Już powoli trzeba będzie rezygnować. Będziesz chciała odbyć bardziej w kierunku szkoleniowym, tak. Czy bardziej zupełnie zmienić branżę? Załóżmy coś, co jakby cię innego jara. Może coś chciałabyś teraz robić, a nie masz przez to do końca jakby czasu, bo musisz, znaczy musisz, nie musisz, się realizujesz tutaj po prostu. Ja jestem takim człowiekiem, że w zasadzie do jakiejkolwiek pracy bym poszła, to bym sobie dała radę i bym znalazła tam jakieś super zajęcie i bym się super rozwinęła i bym rozkręciła. Jestem pewna, bo czy pracowałam, nie wiem, w barze jako kelnerka, no wszystko co robiłam, to zawsze mi się podobało i byłam w stanie zawsze tam jakoś się odnaleźć. Jedynie może nie dałabym rady, tak mi się wydaje, pracować w czymś na zasadzie call center, to chyba nie, ale tak to nie wiem, mogłabym nawet być kelnerką w jakiejś egzotycznej wyspie, w jakimś beach barze. I dałabym też radę i bym była na pewno super. No to elegancko. Ale nie mam planu żadnego konkretnego. No zobaczymy. Nie chcę też mówić. Może. Zatrudniasz teraz kogoś? Tak. Ile osób? Zatrudniam osób 4. 4. I jest wśród nich twój pierwszy kiedykolwiek zatrudniony pracownik? Mm-hmm. Tak, tak. Wszystkie dziewczyny są pierwsze, bo to mój pierwszy salon. Ale jedną rekrutację przeprowadziłeś i 4 tak, przyszły? Wszystkie naraz. Bieram wszystkie. Dlatego musiałam tyle stanowisk zrobić i dobudować salon. Nie. Mam pierwszą moją moją pierwszą pracownicą jest też dziewczyna, którą sama szkoliłam, Marta. No i w zasadzie Marta też była moją klientką właśnie w tym poprzednim salonie. I Boże, już właśnie te paznokcie, które wczoraj usuwałam z tego dawien dawna, to też były między innymi właśnie jej stylizacje. W sensie ja jej wykonywałam paznokcie, bo też robiłam kiedyś paznokcie. No i Marta właśnie zawsze się śmiałyśmy, że jak bo ona wiedziała, że będzie chciała iść w to i że jak ja rozpoczę swój salon, to ją na pewno zatrudnię. No i tak jest. I tak poszło w takim tak. razie. Mówiłaś, że nie macie już kompletnie wolnych terminów dla nowych osób dla was. No. Nie kusicie, żeby zatrudnić kolejne osoby, żeby obrabiać, że tak powiem, tą listę oczekujących? Czy wolisz grać na zasadzie takiej ala niedostępności, żeby klienci tym bardziej szanowali, jak się już do ciebie dostaną? Wiesz co, zastanawiałam się nad tym, szczerze mówiąc, czy jeszcze kogoś nie zatrudnić, przydałaby się jeszcze osoba nam do stylizacji paznokci, jeszcze jedna, ale nie mamy miejsca już, nie ma po prostu gdzie postawić biurka. No rzeczywiście, no, czas w takim razie na nowy salon. Ale jakby było, to miałabym na pewno jeszcze jedną pracownicę na 100%. No. Na co zwracasz uwagę przy wyborze pracownika? No na umiejętności. I mniej więcej na to, czy jestem w stanie się z tą osobą dogadać, czy jakoś tak się jesteśmy w stanie porozumieć, ale to jest ciężkie na takiej pierwszej rozmowie. Nie, zazwyczaj dziewczyny też się trochę krępują, wstydzą, więc też nie pokazują, jakie są naprawdę. I później w trakcie wychodzi. Wiadomo, też każdy ma inny charakter, no i trzeba na pewnego typu rzeczy przymknąć oko. Ja też nie jestem idealna. Jednak. I też na pewno wkurzam czasami moje pracownice i one mnie też czasami wkurzają, ale jakoś tak sobie żyjemy wspólnie i dajemy radę. Więc no przede wszystkim na te umiejętności. Jakoś tak na charakter nie zwracam uwagi. Jeśli ktoś jest miły, kulturalny, potrafi się wysłowić, wypowiedzieć pełnym zdaniem, to mi wystarczy. Jak rozwiązujesz problem, przynajmniej w branży beauty jest to bardzo popularny problem dla osób, które zatrudniają inne osoby, które również wykonują te zabiegi, że w pewnym momencie jakby ta osoba z dużą dawką prawdopodobieństwa można powiedzieć, że będzie chciała odejść na swoje. Mhm. Bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś jest dobry w czymś, raczej nie chce pracować u kogoś, tylko przejść dalej. Mhm. Jak ty te osoby zatrzymujesz, albo jeszcze, że tak powiem, twoje dziewczyny nie doszły do tego etapu? Czy co im dajesz, przez co one nie chcą jakby iść swoją drogą? Jeszcze chyba nie doszły do tego etapu, aczkolwiek jedną pracownicę, z jedną pracownicą już się rozstałam. Ale ona na przykład odeszła dlatego, bo gdzieś tam jednak rzęsy to nie była do końca jej bajka, tak przynajmniej powiedziała. I chciała spróbować, chciała się rozwijać w innym temacie. No i rozstałyśmy się tak jakby w zgodzie. No ja jej życzyłam wszystkiego dobrego, ona mnie.
myślę, że jakby miała jakieś tam problemy, to zawsze mogłaby się do mnie odezwać i ona na pewno o tym wie. Ale też moje dziewczyny wiedzą, że zawsze jeśli będą chciały coś robić więcej niż robią dotychczas, to zawsze mają możliwość przejść na swoją działalność, ale zostać u mnie. Rozumiem. Podnająć po prostu stanowisko i mogą sobie tutaj dalej działać i robić swoje. Rozumiem. Z tego, co można wywnioskować, jakby, albo odnieść pierwsze wrażenie z tego, co mówisz, że to jest żyć nie umierać. Masz 4 pracowników, nie masz miejsca na nowych klientów, szkolisz, masz zapisy do czerwca, jest ogólnie świetnie, ale dobrze działający biznes to również są jakby wyzwania i odpowiedzialność. Od jakiej, tutaj dotkniemy delikatnego, wrażliwego tematu, od jakiej kwoty miesięcznie zaczyna się jakby twój zarobek? Bo to jest jakby o zarobki stricte bez sensu jakby pytać, bo uważam, że to jest dość niewymierne, ale dużo na ten temat może powiedzieć, jak dużą odpowiedzialność ty dźwigasz na swoich barkach. Ta kwota, od której ty zaczynasz, czyli wszyscy pracownicy, leasingi różnych sprzętów, wynajem lokalu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Nie, naprawdę, naprawdę nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, nie liczyłam tego nigdy tak jakoś super dokładnie, ale myślę, że muszę się chwilę zastanowić. Czekaj. Począt wielkości chociaż. Wydaje mi się, że tak z wszystkimi takimi regularnymi zakupami jeszcze, prąd. Wiemy, ile kosztuje teraz ogrzewanie na prąd. Myślę, że z 20 tysięcy. Jak nie więcej. No. Tak jak mówię, no, jednak dobry biznes to jest wysoka odpowiedzialność i duża odpowiedzialność. Jakby nie było. Czy przez to wszystko, jakby co się obecnie właśnie dzieje w branży, jakby nie wiem jak u nas na przykład dość w makijażu permanentnym, jakby całe wyposażenie salonu jest dość mocno drogie, szkolenie również, ale również jakby wszystkie rachunki poszły do góry. Czy dalej jakby rzęsy to jest atrakcyjna branża, gdzie osoba jakby chcąca spróbować jakby swoich możliwości w kosmetyce może tutaj jakby szukać miejsca? Tak, tak. Pod względem finansowym? Pod względem finansowym głównie, tak. Rozwojowym na pewno wiadomo, każda branża, jeśli jest się wyjątkowo dobrym, albo się korzysta jakby z tej zasady PI, jest super rozwojowa, ale tutaj stricte o finanse chciałam zapytać. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie na start, jeśli ktoś chce się później rozwijać właśnie w jakichś takich droższych zabiegach, bo szkolenie z rzęs nie jest aż tak bardzo drogie. Ono nie kosztuje majątku, nie kosztuje tyle co permanentne na przykład. Jest droższe niż szkolenie z paznokci, mniej więcej. Natomiast koszty materiałów i przychodu z paznokci jest mniejszy niż z rzęs. Na rzęsach da się więcej zarobić, a materiały nie są aż tak bardzo, bardzo, bardzo drogie. Wiadomo, na start są, ale później już te takie regularne, typu właśnie rzęs, jakieś jednorazowe produkty, produkty płynne. To wszystko nie jest aż tak bardzo, bardzo turbo drogie, więc da się fajnie później odłożyć na przykład pieniądze na kolejne szkolenia, ale no jakoś super w porównaniu do na przykład permanentnego to nie zarobi się aż tyle, nie ma szans. Teraz tak, ja mam taką obserwację, że widzę, że wśród kobiet głównie, nie oszukujmy się, w branży beauty, są ogromne boomy na dane dziedziny. Na przykład parę ładnych lat temu był ogromny boom na stylistki paznokci. Wszyscy zaczynali się szkolić z wykonywania paznokci i wszyscy jakby starali się z tego korzystać. Drugim takim boomem były rzęsy. Tylko rzęsy, mam wrażenie, że nie cofnęły się jeszcze z tego boomu. Trzecim teraz takim boomem, jaki widzę na przykład po moich znajomych, jest makijaż permanentny i widzę, że dosłownie każda z moich znajomych prędzej czy później poszła na to szkolenie z makijażu permanentnego. Czemu uważasz, że w rzęsach akurat ta branża jest na tyle stabilna, że dalej jakby tam można szukać jakby swojej spokojnej przystani? Bo na rzęsy klient jest regularny. Na permanentny jednak przychodzimy raz, no i później wracamy po roku, nie? Mniej więcej tak do 2 lat zazwyczaj, tak mi się wydaje, nie? Korekta powinna się tak. Coś w tym stylu, w zależności od wielu czynników, ale mniej więcej tak. No właśnie, a jednak na rzęsy klient przychodzi co 3 tygodnie. I co 3 tygodnie masz tą pewną, tak jakby, no pewną, no pewną niepewną, ale pewną wypłatę tak jakby, więc pod tym względem to jest taka bezpieczna. No paznokcie też podobnie, ale na paznokcie na przykład panie czasami potrafią sobie przeciągnąć, żeby nie przychodzić
równo co na przykład 3 tygodnie, jak już się tego trzymam. Z nimi można pochodzić dłużej, a z rzęsami jak pochodzisz dłużej, to już będziesz wyglądał jak wariat. Więc jest to taka stała, pewna baza klientów. Co byś powiedziała osobom, które wykonują rzęsy, czy są na początku tej drogi, czy już jakby parę ładnych lat w tym siedzą? Jakieś albo uniwersalne rady, albo takie delikatne triki, jak one mogą zwiększyć swój poziom zarobku, co mogą zmienić w pracy, żeby to było bardziej efektywne? Podnieść ceny. Niech podniosą ceny, doszkolą się. No i tutaj robią jak najlepiej potrafią. Jeśli przy tym jesteśmy, widziałem, że ostatnio zaczęłaś pisać e-booka. Pierwsze pytanie. Mini, po co? Mini e-booka, żeby mieć więcej wolnego czasu. Już kończę. Zrobiłam takiego mini, naprawdę, nawet nie wiem, czy to można nazwać e-bookiem. Takie 30 stron na razie jest, ale jeszcze będę dopisywała. Informator może, coś takiego. Dla osób, które zastanawiają się nad kursem ze stylizacji rzęs. Po prostu właśnie wszystko, o czym teraz rozmawiamy, jest tam opisane. Czyli jakie są koszty szkolenia, jakie są koszty materiałów na start, ile się zarabia na danej ilości klientek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest tam przeliczone, jak wygląda właśnie taka droga do bycia jakimś tam supermistrzem w tej stylizacji rzęs. No i to są głównie pytania, większość pytań takich, które ja dostaję od dziewczyn, które się zastanawiają nad kursem. Typu, no a przyjdę i wydam, ale opłaca się to, a ile ja na tych rzęsach zarobię? Więc żeby po prostu mieć troszeczkę więcej wolnego czasu, rozpisałam to wszystko, no i będę mogła dziewczynom po prostu gdzieś tam sprzedać, żeby się zapoznały z tym wszystkim. Czyli można powiedzieć, że to jest twój jeden z elementów lejka marketingowego, ale za który klient już musi zapłacić, więc jest duże prawdopodobieństwo, że klient, który kupił tego e-booka, stanie się normalnym klientem, który do ciebie przyjdzie na szkolenie, albo nie tylko do ciebie, ale też załóżmy do kogoś innego. Też. Tak, tak, bo no, może iść gdzie chce, oczywiście jest taka baza tyle dostępnych instruktorów, że naprawdę ja zawsze mówię też, jak właśnie dziewczyny przychodzą na instruktorskie szkolenia, czy one znajdą kursantki. Mówię, że tak, bo każdy jest inny, z każdym jakoś nam się inaczej rozmawia i jak kursantka do nas pisze albo widzi nas gdzieś tam w tych mediach społecznościowych i jej się nie podobamy, nie lubi nas, to ona do nas nie przyjdzie i przyjdzie do kogoś innego, więc musi być po prostu wybór na rynku. Ale tak, no właśnie, no nie będę tego oczywiście sprzedawała za jakiś majątek. Raczej myślę, że to będą groszowe sprawy, ale jednak poświęciłam swój czas i naprawdę tam jest bardzo dużo cennych informacji, których nawet myślę, że niektóre dziewczyny na szkoleniach się nie dowiedzą, więc na pewno będzie za to opłata. Tutaj zanim poruszę kolejne i zadam kolejne pytanie, jedna bardzo ważna rzecz. Każdy musi mieć świadomość, że nie jest dla każdego. Mhm. To, co powiedziałaś, nie możesz starać się trafić do każdego, bo jak coś jest dla każdego, to jest do niczego. No, więc dokładnie. Każdy ma swojego wymarzonego klienta i każdy klient ma swoją wymarzoną osobę, z którą jakby chce, może nie, że się na dłużej związać, ale przynajmniej do niej przyjść. Tak, tak. Czy twoje korzenie, to jak załóżmy twoja ciocia ci zaproponowała albo rodzina ma wpływ na to, kim teraz jesteś? Znaczy, bardziej mi chodzi o to, czy twoja rodzina bardziej pracowała na etatach, czy pracuje na etatach, czy również mieli własne działalności. Skąd, wiesz, u niektórych osób jakby ta przedsiębiorczość, ona jest już od małego, że tak powiem, zasiana. U niektórych ona sama kiełkuje. Właśnie chciałbym o to ciebie. To nie, to u mnie nie było czegoś takiego, chociaż mieli moi rodzice firmę, ale mieli sklep, ale nie, już nie pamiętam za bardzo, czy on był jakoś długo, czy nie. Ale nie, jakoś tak samo. Ja mam w sobie takie coś, że nie wiem, to jest chyba, wydaje mi się czasami, że to jest zła cecha, że dla mnie nie ma, że czegoś się nie da. Po prostu ja uważam, że wszystko da się zrobić i tak rzucam się zawsze na głęboką wodę. I nie wzorowałam się na nikim. No w sensie jedynie właśnie ciocia prowadziła tą swoją firmę. Ale wydaje mi się, że nikt mnie jakoś tak nie zainspirował, że patrzyłam na kogoś i powiedziałam, że ja tak chcę w przyszłości. Tylko sobie tak po swojemu troszeczkę działam. Czy bardziej wyszła z tego po prostu twoja droga? Wyszła jakby z przypadku, a przy okazji tego, że widziałaś, tak, że może nie, że w twoim salonie cioci źle się dzieje, ale że można pewne rzeczy robić inaczej i chciałaś sprawdzić, czy to, co ty uważasz, ma odniesienie jakiejkolwiek w rzeczywistości. No i że wyszło, no to po prostu wyszło, jesteś
osiągnęłaś właśnie jakiś tam sukces. Ale właśnie to jest dobre pytanie. Czy uważasz, że osiągnęłaś sukces? Wydaje mi się, że jakiś tam tak, ale zawsze może być lepiej. Ale chyba tak. No jakoś tak mam kursantki w sumie z całej Polski i też z zagranicy specjalnie przylatują na szkolenia do mnie. No i klientki też nie narzekają gdzieś tam na te nasze usługi. Wiadomo, zawsze się też zdarzy ktoś niezadowolony, ale raczej rzadko. No i często dziewczyny, moje kursantki gdzieś tam piszą, że się inspirują mnie i że też mną i że kiedyś też by tak chciały jak ja mieć salon i tak samo pracować i prowadzić ten swój biznes i też szkolić, więc chyba tak, nie narzekam. To najważniejsze. Skoro jesteśmy przy sukcesach, to jest bardzo mocne opowiadanie o swoich sukcesach, ale bardzo mało kto mówi o drugiej stronie medalu. Czy masz jakąś porażkę, która cię bardzo wiele nauczyła, czy z której się cieszysz, że natrafiłaś na nią w swoim życiu, bo coś zmieniła w swoim postrzeganiu i w konsekwencji uchroniła cię przed jakąś większą katastrofą? Kurde. Ogólnie nie jestem fanem jakby mówienia słowa porażka. Ja znowu podchodzę do tego w ten sposób, że wszystko jakby jest jakąś lekcją. No chyba w sumie mam taką sytuację, ale to nawet bym powiedziała, że niezwiązane... Poprawiam włosy, będzie, że się zaczęłam denerwować. Nie. No ja nie mam za bardzo czego poprawić. Niezwiązane z samym wykonywaniem usług, tylko bardziej powiedziałabym, że w kontaktach międzyludzkich, że no, nauczyłam się, że czasami lepiej zagryźć język i się nie odzywać w pewnych sytuacjach. W zasadzie chyba to jedna tylko taka. No i rzeczywiście od tamtej pory tak raczej wolę przemilczeć pewne rzeczy i się nie odezwać, niż wszystko komentować i zawsze gdzieś tam mówić swoje zdanie, bo kiedyś tak robiłam, że zawsze musiałam powiedzieć swoje zdanie i zawsze ostatnie musiało być moje słowo, a teraz już tak troszeczkę odpuściłam. No chyba, że rzeczywiście ktoś naprawdę nie ma racji i mówi coś naprawdę strasznie niemądrego, to się odezwę, ale jeśli to jest jakieś tam taka pierdółka, to wolę przemilczeć. To było też w pracy, tak jakby, ale nie związane w ogóle z usługami. A jeśli chodzi o usługi, to raczej nie mam takiej sytuacji, żebym tak jakoś się super nauczyła czegoś takiego, co mogłoby do dzisiaj, o czym mogłabym pamiętać. Może było coś takiego, ale nie pamiętam, więc chyba nie miało takiego znaczenia. No to dobrze, ja również bardzo szybko sobie wybaczam niektóre rzeczy, zapominam o nich, nie zaprzątałem mi głowy, więc bardzo dobrze. Teraz zejdziemy na taki troszkę lżejsze tematy, już tak praktycznie zmierzając powoli do końca. Jaka ostatnia rzecz, dajmy na to do 100 zł, sprawia ci największą frajdę, którą kupiłaś? Do 100 zł? Do 100 zł. Ograniczmy się jako tak. Myślę, że do 100 zł. Albo zmieniła coś w twoim życiu, że to jest taki prawdziwy game changer praktycznie, czy daje ci ogromną satysfakcję z tego, że to po prostu jest. To może być największa pierdoła. Nie ma takiej chyba rzeczy. Jezu, mogłeś mi powiedzieć, to bym się przygotowała, zastanawiałabym się, ale... No podnieśmy troszkę wideoki. Poczekaj, jedyne co do 100 zł mnie bardzo zawsze cieszy, to chipsy octowe z Lidla. Bo są bardzo trudno dostępne i naprawdę się trzeba o nie bić, a są przepyszne. I jak pójdziesz kiedyś do Lidla, to na pewno ich nie będzie, bo wszyscy je wykupują od razu jak rzucą. I właśnie mam 6 paczek w domu. Czyli prawie 100 zł, punkt osiągnięty, dziękuję. To jest 100 zł. Na co wydaje wasze pieniądze, klientki? Na chipsy. To teraz już ostatnie pytanie. Znowu taka delikatna piłka podkręcona. Jakie najdziwniejsze pytanie zadał tobie klient lub klientka? Wow. Najdziwniejsze pytanie. Różne zadają pytania klientki. Takie jedno najdziwniejsze, które wyparło na tobie, odcisnęło się w jakikolwiek sposób w twojej pamięci, że myślisz do teraz i tak analizujesz, jakim prawem w ogóle to pytanie padło? Nie miałam takiego chyba. Bardziej zaskakują mnie klientki swoim zachowaniem i swoimi pomysłami odnośnie
jakiegoś poprawienia jakości usługi, typu na przykład raz przyszła do mnie pani na rzęsy i właśnie mówiła, że zawsze ją tak troszkę szczypią oczy po stylizacji rzęs i tak dalej. To jest w zasadzie normalne, zawsze trochę szczypią. No i ona właśnie przyniosła suszarkę do włosu i żeby ja jej tą suszarką te rzęsy wysuszyła, no to może jej nie będzie tak to szczypało. I mówię, ale gdzie pani ma? No w torebce mam tą suszarkę. To bardziej takie akcje, jakieś takie wymysły dziwne klientek, albo nie wiem, jak odrosną im rzęsy, to obcinają sobie nożyczkami, żeby były równe. No i na przykład mówię, że no tu sobie przycięłam powiekę, bo rzęsy obcinałam. No bardziej takie coś, ale pytania żadnego nie miałam chyba takiego aż dziwnego, myślę, ale raczej nie. Ja mam raczej fajne klientki, takie naprawdę, z którymi mogę o wszystkim pogadać i które też wiedzą, że mogą mi wszystko powiedzieć. Teraz już mam takie, bo oczywiście jak zaczynałam, no to brałam wszystko, co się tylko działo i wszystkie panie były obsługiwane i no i też nie miałam wpływu za bardzo na to, nie mogłam powiedzieć, że a, nie chcę pani robić dzisiaj rzęs, nie chcę pani idzie stąd, albo nie wiem, ja tej pani nie lubię i niech ona nie przychodzi. Nie mogłam tak się zachowywać, no bo byłam pracownikiem. No a teraz mogę sobie zrobić małą selekcję i tak naprawdę jak właśnie zmieniałam lokal, to kogo chciałam, to poinformowałam, a kogo nie chciałam, to nie poinformowałam. I teraz mamy naprawdę super klientki w salonie. Zresztą nie tylko ja, tylko dziewczyny też. Mamy takie w zasadzie osoby, które... Wiadomo, każdy jest troszeczkę inny, ale ja nie narzekam. Naprawdę. No to przynajmniej już no. Wiemy wszyscy, jak sobie poradziłeś z klientami, które tak delikatnie nie odpowiadały temu, co ty sobie na ten temat myślałeś, co ci odpowiadało. Ja tutaj spędzam cały dzień, od rana do wieczora. Ja więcej tutaj jestem tak naprawdę niż w domu i muszę dobrze się czuć. No, nie ma innej opcji. Musi być super atmosfera. To jest taki no, obowiązek. No inaczej byś na pewno nie chciała tak dużo pracować, czy tak chętnie, jakby przez taki okres czasu po prostu no, tutaj przychodzić. Nie? Dokładnie tak. Powiedz mi, to znaczy bardziej nie mi, tylko naszym gościom oglądającym, gdzie cię można znaleźć? Na Facebooku, na Instagramie, strona internetowa, gdzie masz swój salon? Salon mamy w Mysłowicach, na rynku. No, znaleźć mnie można na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. You Glow Girl jest nazwa profilu. No i wszędzie jest praktycznie dopisane Dominika Jurek, no bo trzeba o markę osobistą dbać. Tyle. Linki na pewno. Jeszcze mamy stronę www.pl. Też łatwy adres www.youglowgirl.pl. Linki na pewno będą w opisie. Tak. Jeśli ktoś by się chciał do ciebie umówić na szkolenie, którędy najlepiej? Najlepiej przez Instagram pisać. Tam albo przez Facebooka firmowego. Tam zazwyczaj jesteśmy 24 godziny na dobę dostępne, tylko jak śpię, to nie odpisuję. Chociaż moje kursantki się śmieją czasami, no bo na przykład nie wiem, nie śpią w nocy albo są na imprezie i coś mi się przypomni, o co chciały zapytać i jest powiedzmy druga nad ranem i pada pytanie. Nie wiem, Domi, bo chciałabym zrobić takie rzęsy, jakie tutaj, nie wiem, kupić produkty. I ja o tej drugiej nad ranem odpisuję, a co ty, kurwa, nie śpisz? Ja mówię, no nie śpię, bo ci odpisuję. Więc tak naprawdę wszędzie odpisujemy. Przez stronę internetową też jest formularz, przez który można się zapisać, ale tam to nie jest takie, że się umawiasz, tylko najpierw trzeba wysłać maila i już rozmawiamy sobie później mailowo. E-book jest na ukończeniu. Kiedy ujrzy światło dzienne? No myślę, że dzisiaj raczej nie, ale już na dniach na pewno. I szkolenie online też mam, jakby ktoś chciał. Przecież też mam, nie powiedziałeś. No to w takim razie już poruszmy to, jak już tak zahaczyliśmy. Już chciałem tutaj kończyć, ale w ostatnim momencie tutaj padł gol w doliczonym czasie. Szkolenie online działa na takiej zasadzie, że ono dopuszcza bezpośrednio do zawodu. Myślisz, że ktoś sobie da radę po szkoleniu? Czy musi do ciebie przyjechać na praktykę? Czy to jest takie bardziej odświeżenie pewnych rodzajów teorii? Czy usystematyzowanie wiedzy? Tak. To jest takie szkolenie, które pozwoli osobom, które gdzieś tam czują jakiś przestój i nie potrafią sobie poradzić z pewnymi stylizacjami, które teraz są na topie, właśnie je wykonać. Bo jest tam wszystko takie bardzo, bardzo zaawansowane efekty w stylizacji rzęs, ale tylko dla osób, które już potrafią robić rzęsy. Jeśli ktoś nie potrafi, to nie ma szans. No i tak jak już właśnie wracając do tego, co bym chciała robić, to myślę, że jak najwięcej tego
typu rzeczy, czyli online sprzedawać, bo to jest najlepsze. No online o tyle jest bardzo fajne, że nagrywasz raz a porządnie i później zbierasz z tego wszystkiego tak. Plony, to co zasiałaś. Ale no nagrywanie raz a porządnie to trwa i trwa i trwa i to jest najgorsze, co może być. No mi się bardzo sprawnie się. Ale no bo tak, bo my sobie rozmawiamy i to tak jakby leci i nie ma wstecz przycisku, a jak nagrywasz taki już typowo online kurs, mówię i nagle, kurczę, mogłam to zdanie inaczej powiedzieć. No i wracam znowu i od początku całe. A to jak się zająknę, no to też nie mogę czegoś takiego wrzucić. Więc usuwam i znowu od początku. I Boże, to tyle trwało. Jednak prowadzenie jakichś tam webinarów online, czy takiego czegoś jest łatwiejsze? No bo jak się coś pomyliło, no to już trudno, poszło w świat. Dokładnie. No ja akurat miałem podobny bardzo problem, jak nagrywałem jakieś tam filmiki na YouTube'a, rozmawiając. Najgorsze uczucie było ever, jeśli załóżmy filmik trwa 40 minut, a ja w 38 się pomyliłem. Czego można ci życzyć na przyszłość? Czego byś chciała, żeby się spełniło? Za to trzymać kciuki? Żebym miała jak najwięcej kursantek. No, żebyśmy miały jak najwięcej kursantek, klientek, żeby wszyscy byli zadowoleni z naszych usług, samych fajnych osób. I dużo wolnego czasu, bo to tego nie ma w ogóle. Jak ktoś chce prowadzić tak jak ja, czy pewnie ty też, firmę, żeby rzeczywiście to wszystko hulało, grało i buczało, to jest praca 24 godziny na dobę, bez przerwy. Nie ma w ogóle odpoczynku. Nawet na wakacjach jak się jest, to trzeba być cały czas dostępnym. No niestety, każda branża jakby daje pewne możliwości, ale jednocześnie, tak jak już wspomnieliśmy parokrotnie, to jest też ciężar, z którym nie wszyscy sobie też poradzą. No, tak, to prawda. No to co, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jakoś poszło.